Witam na takim krótkim spotkaniu odnośnie superbohaterów i nie tylko, czyli ogólnie o komiksach. Najwięcej jestem w stanie powiedzieć o superbohaterach, których mamy multum obecnych istniejących w popkulturze, ale mogę też opowiadać o zwykłych komiksach, o innych po prostu historiach. Bohaterowie przeniknęli do naszej popkultury. Mamy teraz bardzo dużo filmów, które są popularne. Chociażby te, które zarabiają najwięcej pieniędzy na całym świecie. Na przykład Avengers Koniec Gry. To jest hit sprzed pandemii 2019 rok, który zarobił ponad 2 miliardy dolarów. To wszystko zaczęło się od małych historii obrazkowych. Można powiedzieć, że pierwszym superbohaterem był Superman, który zadebiutował w 1938 roku w pierwszym zeszycie Action Comics. Jeżeli tutaj pokażę, jak wyglądał rysunek w tych pierwszych historiach. To jest Action Comics, pierwszy z 1938 roku. Można odnieść wrażenie, że ten rysunek jest bardzo, bardzo taki niedokładny. Wręcz na współczesne standardy wygląda wręcz troszeczkę karykaturalnie, nieprecyzyjnie. Zupełnie obecnie by się to nie przyjęło, ale w czasach przedwojennych zrobił furor, bo to był pierwszy superbohater. On miał jakieś dodatkowe umiejętności. Przewyższał nasz zwykłego człowieka, przy czym, co jest istotne, on nie miał tych mocy takich, jak teraz współcześnie wszyscy wiemy. Bo obecnie się mówi, że Superman jest kuloodporny, lata i tak dalej. Pierwotnie Superman nie umiał latać. Umiał tylko wysoko skakać. Co jakiś czas w komiksach następuje pewnego rodzaju reset, czyli opowiedzianie historii od nowa i zmienia się styl narracyjny. Na początku tej historii można zobaczyć, jak wyglądały rysunki w latach 80., kiedy to historię początków Supermana opowiedziano nowo. Już ten rysunek jest ładniejszy, już taki dokładniejszy, już bardziej wyrazisty. Współcześnie to się jeszcze bardziej zmieniło, ponieważ Action Comics, czyli ten tytuł, w którym Superman zadebiutował w 1938 roku, ma już ponad 1000 numerów. 1000 numerów w Stanach Zjednoczonych. I z tej okazji wydany został jubileuszowy 1000 numer. Tu można sobie zobaczyć na brzegu, jak fajnie wyglądały okładki przez lata. Tutaj. I tutaj w środku zresztą dodatkowe grafiki. I to Superman jest pierwszym, prawdopodobnie najważniejszym superbohaterem w historii, jeżeli chodzi o w ogóle o bohaterów, jacy byli. Drugim takim filarem, jeżeli chodzi o wydawnictwo DC, na którym się dzisiaj chcę skupić, mamy takie dwa najpopularniejsze światy. Marvel, który ma super popularne filmy, oraz DC. I w świecie DC drugim takim filarem i obecnie najpopularniejszym bohaterem jest Batman. Batman zadebiutował w 1939 roku. To był 27 numer Detective Comics. Czyli najpierw 26 numerów Detective Comics było bez Batmana, jakiś komiks detektywistyczny, i dopiero w 27 numerze zadebiutował Batman. I co dziwne, pisane jeszcze był Bat-Man. Czyli to też się zmieniło. Grafika, jak się spojrzy, też jest zupełnie inaczej się prezentuje. Nie przystoi w zasadzie do współczesnych standardów komiksowych. Nie miałoby się szansy przebić po prostu obecnie, jakby ktoś tak przedstawił rysunki, tak prowadził narrację. Detective Comics też doczekał się tysiąca numerów i w Polsce też zostało wydane taka antologia, tak jak Action Comics 1000, tak został wydany także Detective Comics 1000, w którym mamy różne historyjki, też mamy na boku okładki, też możemy zobaczyć, jak zmieniła się grafika na przestrzeni lat, bo to też się zmieniało. Nie zmieniał się styl narracyjny, ale zmieniała się też umiejętności graficzne. Też nam się poprawiła jakość druku, ponieważ w latach 30., 40., aż nawet do lat 60., komiksy były drukowane na bardzo kiepskim papierze w Stanach Zjednoczonych. To nie było papieru kredowego, taki jak jest dzisiaj standard, tylko to był taki papier gazetowy, taki byle jaki, który wręcz się rozpada w dłoni.
Kolory były słabe, rysunki były niewyraźne. Dlatego w narracjach na przykład był taki współcześnie wydający się abstrakcyjny zabieg, polegający na tym, że postacie mówiły, co robią. Typu, idę za zaułek, albo na pewno się mnie nie spodziewa. Uderzę cię z prawej strony. Tego typu stawki były, ponieważ... Jak w starym kinie. Coś takiego. Wynikało to z tego, że po prostu czytelnik mógł tego nie rozpoznać na kadrze. Bo z uwagi na jakość papieru, na to jak to było wydane, to miało być tanie, broszurowe, to pomagano sobie w ten sposób. To w związku z tym te najstarsze takie wydania przedwojenne chyba nie zachowały się. Niektóre się, tak. Z uwagi na papier na przykład się rozkłada, bo dajmy na to w 50 latach. No właśnie chodzi o to, że niektóre tytuły, niektóre numery się zachowały, jeżeli były odpowiednio zabezpieczone. I taki Action Comics, pierwszy z debiutem Supermana, w dobrym stanie, ten oryginalny z 1938, kosztuje jakieś kosmiczne pieniądze, jakieś milion dolarów czy coś takiego. Czy 100 tysięcy dolarów. Po prostu to jest wartość kolekcjonerska, że komuś udało się zachować to pierwsze wydanie w dobrym stanie, to jest to gratka dla kolekcjonerów. Tutaj jeszcze mamy trzeci filar, jeżeli chodzi o świat superbohaterów, czyli pierwszą superbohaterkę, Wonder Woman. Ona zadebiutowała w 1942 roku. I też jak się spojrzy na grafikę, to też ona wygląda bardzo podobnie, tak jak komiksy w tamtych latach, w latach 40. Cały czas to wyglądało dość podobnie po prostu. Dopiero we współczesnych komiksach superbohaterskich, ogólnie w komiksach, ten styl graficzny mocno się zmienił. Tutaj mam uwspółcześnioną wersję Wonder Woman, czyli rok pierwszy, czyli jak teraz prezentuje się jej geneza. I tu można sobie obejrzeć. Te komiksy, które pokazuję w tych czarnych okładkach z wielkiej kolekcji komiksów DC, charakteryzują się tym, że oprócz głównej historii miały taki numer archiwalny, taki sprzed 60-70 lat, żeby sobie można było porównać, jak to wtedy wyglądało po prostu. Bohaterowie się zmieniają, przenikają do naszego życia, do naszej popkultury. Sam Batman miał chyba z filmów 6, moment, 4 plus 3, nie no, wychodzi na to, że 8. 8 pełnometrażowych samodzielnych filmów z Batmanem. I przez co teraz przeciętny człowiek wie, kim jest Batman. Nie wiem, słyszał pan kiedyś o Batmanie? No, wystarczy włączyć na przykład gra o milion, tam są pytania na temat właśnie tych filmów amerykańskich, także jak taki teleturniej czy inny, także telewizja, nasza telewizja dba o to, żeby tak. Być na bieżąco. Tak, bohaterowie przeniknęli do naszej rzeczywistości, stali się popularni, już dawno wyszli poza tylko te ramy komiksu, które są, które były, które je stworzyły i teraz właśnie są z nami dużo częściej. Na przykład filmy bardzo wzajemnie się uzupełniają, czyli mamy czytelników komiksów, którzy pójdą na film zobaczyć, jak to zostało przeniesione na ekran. Niektórzy ludzie pójdą na film, zobaczą bohaterów, będą chcieli przeczytać o nich komiksy. Jeżeli chodzi o taką historię, to tak mówię, tu pokazałem tak pokrótce, jak to się zmieniało. Ale komiks to nie tylko bohaterowie. Nie tylko superbohaterowie, bo komiks to jest generalnie nośnik sztuki, nośnik treści. Zbudowany na dwóch filarach. Obraz i tekst, które się wzajemnie uzupełniają. Czyli bez sensownego obrazka, bez sensownej grafiki, bez dobrej grafiki, komiks wiele traci. Ale bez prawdziwego, porządnego, właściwego scenariusza, odpowiedniego, też jest ciężko, bo mamy tylko w tym momencie obrazy. I to jest właśnie fenomen, jak niektórzy potrafią to idealnie zgrać, idealnie połączyć, żeby po prostu powstawały mini dzieła sztuki. Na polskim rynku też próbowali z superbohaterami. Nawet mieliśmy jakiś taki pojawiający się Biały Orzeł. Też był taki bohater. Nie udało mi się do tej pory jeszcze żadnego komiksu z tego o nim przeczytać, ale wiem, że próbowano po prostu. Co do innych komiksów, no to mamy komiksy, oprócz tych superbohaterskich, które są takie najbardziej powszechnie znane, to mamy komiksy obyczajowe, poruszające dużo ważnych problemów.
i chociażby właśnie Lżejsze od swojego cienia, która porusza problem anoreksji i bulimii po prostu. Bohaterka, która się z tym zmaga i przedstawia swoje odczucia, jak to z jej perspektywy wyglądało. Są powieści takie historyczno-biograficzne. Na przykład Arab przyszłości pokazuje dorastanie pewnego chłopaka w Syrii. Młodego chłopaka, który był synem Syryjczyka i Francuzki. I ta różnica kulturowa wręcz uderza z kadrów do nas. Jak wygląda świat arabski, a jak wygląda świat europejski. Jak po prostu są zupełnie, zupełnie inne światy. Jest komiks Persepolis, też jakiś właśnie autobiograficzny, też ze świata arabskiego. Bardzo dużo różnych historii. Mamy też komiksy skierowane do młodszych czytelników, żeby na przykład się mogli rozwijać swoją pasję. Są komiksy humorystyczne o balecie, na przykład Studio Tańca. Taka humorystyczna francuska seria, gdzie po prostu w sposób wesoły przedstawia się różne perypetie dziewczyn, które chcą się uczyć tańczyć. Ostatnio Egmont też wydał komiks Emma i Violeta, też o balecie, ale tam jest fajnie pokazana sytuacja, jak rodzice, szczególnie tam, dokładnie ta matka, chciała przy pomocy swoich córek zrealizować swoje marzenie, które jej się nie udało. Ponieważ jej się nie udało zostać baletnicą, tak naciskała na swoje córki, żeby one w tym się szkoliły, coraz były lepsze, coraz były lepsze, że w pewnym momencie przegapiła moim zdaniem moment, kiedy to było ich pragnienie, ich wola, ich chęci, a stało się tylko jej. I to fajnie może też być za pomocą komiksu opowiedziane. Czyli dydaktyczne jakieś mają? Też, mają duże dydaktyczne. Czyli można tak skomentować to, co pan mówił, że to komiksy jakby powstały w wyniku jakiejś tęsknoty, tak, ludzi, czy to w tym przypadku przed chwilą, tak, bądź z potrzeby takiego bohatera, który no, walczy ze złem, tak? Generalnie tak, no bo szczególnie w latach 30. wiemy, jaka sytuacja panowała w Europie i na świecie, to zawsze było takie poszukiwanie jakiegoś bohatera i pozytywnych treści. Zresztą gdy mamy taka odwieczna potrzeba człowieka. Tak, do ucieczki do czegoś pozytywnego, po tym jak mamy, nazwijmy to, szarą rzeczywistość, to zawsze chcemy się oderwać do czegoś wesołszego, czegoś przyjemniejszego, zobaczyć, jak inni sobie radzą. A czy konkretnie ktoś stworzył, ktoś jest autorem tych postaci? Tak, oczywiście, tak. To się zapomniałem powiedzieć. Przede wszystkim Supermana stworzyli Joe Shuster i Jerry Siegel. Czyli konkretne osoby, tak, które są tutaj gdzieś w publikacjach? Tak, i tylko że oni musieli walczyć o swoje prawa. Ponieważ w latach 40., jak te komiksy powstawały, nikt, nawet jeszcze sporo później, nikt na twórców nie zwracał uwagi. Oni oddawali pomysł do redakcji, do wydawnictwa i byli zapomnieni. I paradoks i tragedia twórców Supermana polega na tym, że oni przez wiele lat żyli w biedzie, czy takiej strasznej biedy. Że można pomyśleć, że dwaj ludzie, którzy wymyślili Supermana, najpierwszego superbohatera wszechczasów, nie mieli nawet chyba pieniędzy na ogrzewanie w zimie, nie mieli za co jeść, za co żyć. Dopiero po wielu, wielu latach zostali docenieni. I jednym z pierwszych elementów, kiedy oni zostali docenieni, to jak był 1978 rok, premiera pierwszego filmu o Supermanie z Christopherem Reeve'em. Wtedy w napisach początkowych po raz pierwszy tak z dużą mocą pokazało się, kto stworzył tę postać. I dzięki temu oni teraz przeszli do legendy. I teraz większość tych twórców jest już pamiętanych. Ale jeszcze w latach 60., 70. to nie było tak niestety. Że byli po prostu zapominani. A tutaj w tej chwili większość fanów Supermana wie, kto odpowiada za stworzenie tej postaci. Dzięki temu właśnie, że oni są rozpoznawani, zostali uczeni. Jeżeli chodzi o Batmana, to tu jest sprawa bardziej skomplikowana, ponieważ przez wiele lat mówiło się, że twórcą Batmana jest Bob Kane, ale Bob Kane troszeczkę sobie zawłaszczył to, że on był twórcą. On był współtwórcą razem z Billem Fingerem. Więc tutaj jest tak, że jest ich dwóch. Scenarzysta i rysownik. Tak samo jak było w Supermanie. Joe Shuster i Jerry Siegel. Scenarzysta i rysownik. Wonder Woman to nie pamiętam niestety. Nie chcę pomylić się przy wymówieniu nazwiska, bo to jest też twórca bardzo ważny.
William Moulton Marston. I to jest socjolog amerykański. I z tego co pamiętam, to jest twórca wariografii. I jednocześnie stworzył postać pierwszej superbohaterki, która wykorzystuje mity istniejące, mity o bogach greckich, Ares, Atena, bogowie greckie, Amazonki i tak dalej. I przetworzyli to na, nazwijmy to, na współczesny bardziej język. Więc twórcy już są pamiętani. W Marvelu, tutaj nie mam przygotowanych komiksów, ale są też dostępne w bibliotece. Za większość bohaterów tych słynnych odpowiadało dwóch twórców. Stan Lee, najbardziej znany, można powiedzieć, twórca celebryta, jako scenarzysta, czy bardziej projektant, taki ogólnie człowiek, który miał wizję co do tego, jak mają wyglądać komiksy, bo to się działo w latach 60. Marvel powstawał, oraz Jack Kirby, nazywany też królem, czyli pierwszy poważny rysownik, który miał gigantyczny talent, który potrafił siedzieć po 10 godzin na takiej desce kreślarskiej i szkicować. To naprawdę był niesamowity facet. Jeżeli chodzi o jego dynamikę kadrów i umiejętności, on przerastał swoje czasy. Ale nie był jedynym, bo na przykład Spidermana, jednego z bardziej znanych bohaterów, stworzyli Stan Lee i Steve Ditko. Steve Ditko rysował. Doktora Strange'a, który niedługo ma premierę w kinach, też współtworzył Steve Ditko. Więc obecnie ci twórcy są z nami. Jeżeli ktoś siedzi w komiksach i na przykład jakaś nowa postać zostaje wytworzona, czy nowy cykl, nowa historia, to twórcy już są zapamiętywani, doceniani. Dużo bardziej niż jeszcze to było 40 lat temu. A u nas jak to wygląda w Polsce? W Polsce początki. Też się dzieje... Kto jest pierwszym twórcą polskiego komiksu? To niestety nie wiem, bo z polskim komiksem... Czy to nasz znany Papcio Chmiel? Może być jednym z pierwszych, ale... To były lata 50. na Świat Młodych, 57. Mm-hmm. Na przykład ukazywał się te historie, były właśnie w tej gazecie. Wiem, że ze swojego doświadczenia, że młodzież kupowała każdy egzemplarz, jaki był w kiosku. I czekali, młodzież czekała na kolejny, ciąg dalszy po prostu. Pamiętam, Romek, Tomek i Atomy. Tak, ty to z Romek i Atomy. 57 rok na przykład. Tak, to ja tą historię to czytałem w 10 wcześniej lat. Chyba nie było. Przed wojną były w tych jakichś tygodnikach ilustracyjnych, miesięcznikach przeróżnych. Były te jakieś obrazkowe historie, ale to jeszcze nie był komiks, prawda? Coś mogło być takim jakby zalążkiem. Mogło być, tylko mogło być na innych zasadach. Historie obrazkowe jakieś tam ktoś już mógł próbować, ale ja na to nie szukałem tego, ale wiem, że te jakieś historie rysunkowe chyba gdzieś są w polskiej prasie. Czy ukazywała się, ale może niekoniecznie to były w formie takie w pełni komiksowe, ponieważ tak, tak. Sam komiks możemy mamy paski komiksowe. Mhm. Czy często były na przykład jakieś czasopismo dodawane na ostatniej stronie? Trzy takie kadry, które miały tworzyć jakąś humorystyczną scenkę. Tak na przykład był Kajtek i Koko w kosmosie, którzy wychodzili w Wieczerze Wybrzeża. Początek lat 70. Wcześniej, nawet wcześniej. Kajtek i Koko. 60? Tak. Kajtek i Koko są prekursorami Kajka i Kokosza. Mhm. Czyli najpierw mieliśmy w ogóle przygody Kajtka Majtka, później był Kajtek i Koko, później oni mieli swoje przygody w kosmosie i Janusz Krista tworząc, to wymyślił sobie jakąś osadę na jakiejś tam planecie i z czasem przeewoluowało to w Kajka i Kokosza w Mirmiłowie, który już jest dość powszechnie znany w Polsce. Przynajmniej bardzo dużo komiksiarzy kojarzy. I właśnie te wydania zbiorcze tutaj pokażę. To jest świetna okazja do poznania historii, ponieważ mamy oprócz przedruku komiksu jako takiego i wszystkich przygód Kajka i Kokosza, mamy cały ten rys historyczny, jak to wszystko powstawało. Mamy wywiady osób, które były związane z Kajkiem i Kokoszem, czy w zasadzie z Januszem Christą. I fajna rzecz, jeżeli chodzi o Kajka i Kokosza, to jest kontynuowany, bo Janusz Christa już niestety zmarł. Ale Egmont postanowił napełnić nowych polskich twórców, żeby kontynuowali tam te opowieści. I już mamy cztery tomy nowych przygód. Były dwa tomy, Obłęd Hegemona i Łamignat Strachliwy,
które były takim zbiorem pojedynczych, krótszych historii, kiedy jak szukano stylu, jak to ma, w jakim kierunku to ma pójść. I od tomu trzeciego Nowych Przygód Królewskiej Konnej mamy już taką sytuację, że za scenariusz odpowiada Maciej Kur, a za rysunki Sławomir Kiełbus. Więc już mamy taki duet twórców, którzy co 2-3 lata dostarczają nowy album. W zeszłym roku to była Królewska Konna i to było już nie Królewska Konna, tylko Zaćmienie o Zmierzchu i to już było bardzo fajne. Bo mamy bohaterów Christy unowocześnionych, przetworzonych na współczesny język. Także można, nie jest już to tak archaiczne, ponieważ niektóre historie z komiksów sprzed lat, z oczywistych względów, bo język nasz się sam zmienia, byłyby teraz bardzo trudne do przyswojenia współczesnemu czytelnikowi. A na przykład w przekroju lata 70. tamtego wieku, no były takie historyjki obrazkowe na ostatniej stronie przekroju. Mm-hmm. No, profesor Pilutek z tym swoim pieskiem. To jest chyba Tadeusz Baranowski? Lundgren, wiem, że tam był twórcą. Mrożek był. Ja kojarzę bardziej pana Polcha. Mrożek był twórcą, chyba rysownikiem tego profesora Pilutka na przykład. Tak to mi się wydaje. Możliwe mi się to. Wiem, że Lundgren też był takim rysownikiem przykroju i tam były te historyjki takie na składające się z trzech takich rysunków. Z trzech panów. Z jakąś tam opowieścią. Ale to chyba się nie wpisuje jeszcze w komiks. Może się wpisywać w komiks. Już? Kajko i Kokosz, pierwszy album Złoty Puchar, też powstał z tych trzech pasków. Mhm. Wieczorze Wybrzeża były trzy paski, one tworzyły wspólną narrację. Mhm. Całą historię po prostu dalej. Czyli te lata 50. Też można powiedzieć, bo komiks jako taki może mieć formę różną. Może mieć powieść graficzną, może mieć nawet komiks niemy. Taki, który nie ma dymków. Mhm. Może bazować samym obrazem. Tam też jest scenariusz, ale samym obrazem, samą perspektywą potrafimy dużo wyrazić. Mhm. Bo o komiksie jako sztuce jest, szczególnie w Polsce teraz, w obecnym, w 2022 roku, mamy tak szerokie spektrum możliwości wyboru komiksu, tak szeroką tematykę, takie multum wydawców. Jest bardzo wiele tematyk, które porusza. Mamy na przykład wojny napoleońskie w komiksie. Mamy historię rywalizacji Forda i Ferrari, co był w Le Mans w 1967 roku. To też jest w formie komiksowej. Mamy adaptację mitów greckich. Antygona, Dedal Ikar, Iliada, niedługo wychodzi Odyseja. Więc tego jest mnóstwo. To tak sięgając w historię, czy w starożytność, nawet w czasy prehistoryczne, to można doszukać się tam w jaskiniach na przykład jakichś rysunków takich naskalnych. I tam jest ta opowieść ówczesnych ludzi, którzy no, swoje sceny tam nanosili. Wiem, że kiedyś przejeżdżałem zwiedziłem jaskinię w Bułgarii, tak blisko Dunaju już, blisko granicy rumuńskiej. I tam właśnie w tej jaskini były takie rysunki z polowania. Więc ten taki ówczesny myśliwy był takim Batmanem tamtych czasów, bo miał te niektóre atrybuty takie bardzo wyolbrzymione. Nie tylko dzidę, ale tam inne części ciała takie duże, także był takim bohaterem tamtych czasów i tam był jakiś zwierzę, jakiś nie wiem, ówczesny bizon, nie bizon, ale jakiś, no, ale to czasy ileś tam tysięcy lat przed, no, dawno temu. Oczywiście, no bo... Czyli to można tak pociągnąć pod koniec? No można. Bardzo wiele rzeczy można, bo mamy sytuację taką, tylko że tam nie było treści jako takiej, ale jakby się uprzeć. Mhm. I zastosować szerokie pojęcie komiksu, to mamy historię za pomocą obrazów, kadrów, sekwencjonowanych można powiedzieć, przedstawiającą jakieś wydarzenie bądź jakąś instrukcję. Na przykład jeden z bardziej znanych twórców amerykańskich komiksów, Willy Eisner, on wymyślił za pomocą komiksu, kadrów, jako instrukcję do wojska lub w ogóle jakieś instrukcje ewakuacyjne. On stworzył coś takiego, bo teraz często mamy instrukcje w formie obrazków, co należy zrobić, żeby nie musiało być to opisane. To wymyślił Willy Eisner i od jego nazwiska... Kiedy, jakie czasy to mogły być? Lata 50. Bo on usystematyzował. I to może być sytuacja taka, że od jego nazwiska powstaje nagroda Eisnera, czyli komiksowe Oscary, gdzie też twórcy starają się, tworzą odpowiednie komiksy i później to, że ktoś dostanie Eisnera, to tak jakby dostał Oscara i jest to jakaś forma prestiżu. Mhm.
Czyli jakby tak podsumować, to można taką tezę zaryzykować, że komiks jest tak stary jak na przykład języki ludzkie. Tak, jak najstarsze. Można powiedzieć, bo wtedy już można się doszukać tam jakichś tak. rysunków. Jakiś rysunków. Jakaś grota Lascaux, tam gdzie we Francji podobno też jakieś. Tak, można, na upartego, można się spokojnie doszukać, bo to jest jakaś forma komiksu, bo to jest, komiks to jest. Potrzeby wyrażania. Nośnik treści. Co ważnego w życiu. Tak, nośnik treści, która może być taka uważna, autobiograficzna, czy w ogóle poruszająca poważne dylematy, a także służąca takiej rozrywce, kiedy my się po prostu chcemy pośmiać, kiedy chcemy zobaczyć jakiś humor sytuacyjny, albo kiedy chcemy przeżyć jakąś przygodę. To jest tak samo, jak mamy na przykład filmy, tak samo jak mamy książki. Książka bazuje tylko słowem i wyobraźnią. Komiks bazuje obrazem plus słowem. Czasami twórcy bawimy się tak, że mamy opowieść, gdzie słowa mówią co innego niż obraz, żeby sobie to człowiek zestawił jednocześnie. Bawimy się formą. Czasami jest tak, że trzeba komiks odwracać, bo treść idzie po około. Bawimy się układem kadrów. Bawimy się perspektywą. Na przykład zdarza się komiks, gdzie mamy obraz z dalsza, bliższa. Tak jakby ktoś robił jakieś migawki aparatem. Jest bardzo, bardzo duże... szerokie spektrum możliwości, jeżeli chodzi o przedstawianie tych opowieści. I komiks wydaje mi się, że będzie miał coraz lepszą przyszłość w Polsce, bo coraz więcej osób jest zainteresowanych. Moje pokolenie, czyli ludzie około 40 lat, wychowywało się w latach 90. na komiksach TMSM, kiedy to opada żelazna kurtyna i mogliśmy poznać trochę tej amerykańskiej treści. Coś, czego nie było. Przez lata nie można było wiedzieć, to w latach 90. Mieliśmy tam w latach 70. kapitana Żbika chyba. Tak, i to jest też ciekawa rzecz, że te komiksy z PRL-u, kapitan Żmik, kapitan Klos, pilot śmigłowca i inne takie rzeczy, też obecnie w Polsce mają swoich fanów. Jest pewna grupa ludzi, która jest tym zainteresowana i czekają na to przedruki. Ale z pokolenia mojego, czy młodzież? Nie mam pojęcia kto. Nie wiem, bo jest forum komiksowe i wiem, to że... To mogą mieć sentymenty jakieś. Oczywiście, że mogą natomiast być. Natomiast młodzież, no nie wiem, czy kapitan Żbik może zachwycić młodzież? Znaczy, ciężko powiedzieć, w zależności kto co lubi. Niektórzy lubią, powiedzmy, bardziej historię. Tyle samochód M20 Warszawa. Ale... Naszywka MO i tak dalej. Tak. I chodzi o to, że współcześnie żyjemy w takich czasach, że komiks jest tak szeroki, że możemy mieć historie właśnie autobiograficzne, superbohaterskie. Komiksy z czasów PRL-u mają swoje zainteresowanie. Kajko i Kokosz, Złota Kolekcja, przedruki. Coś, co wychodziło od lat wielu, wielu. Czyli jest absolutna dostępne. Klasyka polska. Tak, to? Klasyczna, absolutna. Wydana w takiej formie. Jest najlepiej, jednym z najlepiej sprzedających się komiksów. Ten pierwszy tom, wydany w zeszłym roku, w październiku, w ciągu chyba miesiąca się wyprzedał. Mimo że wiedzieli, Egmont wiedział, że będzie popularny, w ciągu miesiąca się wyprzedzał, musieli robić do druki. Więc to jest jednak siła tego, że jednak jest zapotrzebowanie na komiksy. Coraz więcej bibliotek w całym kraju się tym interesuje, coraz więcej ludzi zbiera, coraz więcej aktywności jest na YouTubie, jeżeli chodzi o to prezentowanie, ocenianie, dyskutowanie o tym. Pamiętam takie miesięczne periodyki, fantastyka na przykład, tam też historie jakieś były. Tak, w fantastyce tak? Był... Czy to pismo się jeszcze ukazuje, czy to już jakiś okres był, kiedy się ukazywało i było dość bogate ilustracyjnie, ciekawe, tak, atrakcyjnie. Tak, w fantastyce był wydawany Fanki Kowal, jeśli dobrze kojarzę, polskich twórców i on został wydany zbiorczo. Większość z tych rzeczy, które kiedyś wychodziło jako ostatnia strona w świecie młodych czy innych gazetach, tych wartościowych, zostało już przedrukowane. Porządne wydania, niektóre takie grube, Jans, polskiego, ten, gdzie tam udział mieli Polacy, czyli Grzegorz Kasprzak albo, czy nie, Kas, ale nie pamiętam, imienia nie pamiętam, czy Grzegorz Rosiński. Grzegorz Rosiński, legendarny twórca Thorgala, to jest jeden z najciekawszych komiksów europejskich. Legendarny twórca Thorgala, no bardzo długo rysował, teraz już ktoś inny wziął się za Thorgala, ale seria dalej wychodzi. Szninkiel, gdzie Rosiński współpracował z europejskim scenarzystą Joelem Van Ham, w 2019 roku wydany, wydanie chyba piąte czy piąte, już kolejne, też się wyprzedało, więc te klasyki coraz częściej docierają właśnie do polskich czytelników.
Łatwiej czasami sprzedać klasyk w Polsce niż nowość. Mhm. Tak? Ciąg dalszy nastąpi, tak? Tak, ciąg dalszy nastąpi. Przyśpięcie. Tam stop.